Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gospodarzem jest Rafał Woś, znany polski dresiarz. Dzień dobry Panie Redaktorze. No, witam, dzień dobry. Nie, to Ty jesteś gospodarzem, a ja jestem gospodarzem tego programu. Dobry, proszę Państwa. Witamy Państwa. Witamy Państwa. Proszę Państwa, zaczniemy dzisiaj od tematów ważkich. Ważkim tematem jest to, że w Polsce objawił się Aquaman. To jest człowiek, który wydawało się, że istnieje tylko w legendach, ale istnieje naprawdę. Są świadkowie, jest relacja, proszę Państwa, nagrana przez TVN i puszczona. Państwo pozwolą, że fragment tutaj do mikrofonie, prawda, tej relacji, gdyż ona jest, proszę Państwa, ważka. Uwaga. Wpłynęli wręcz do rzeki i on płynął 6 dni. To było w ubiegłym tygodniu. On płynął 6 dni w ciągu dnia w tej lodowatej wodzie. W nocy wychodził na brzeg, mokry i zmarznięty, kładł się na gołej ziemi, nie zapalał ogniska, bo bał się, że go ktoś zobaczy. Proszę Państwa, ten człowiek przez 6 dni pływał w lodowatej rzece, a nocą wychodził na brzeg, żeby się ogrzać, ale nie mógł się ogrzać, bo bał się rozpalić ogniska. Ładował telefon prądem rzecznym, to jest pierwszy taki przypadek i proszę Pana, czy pan to może skomentować jakoś? Bo ludzie nie dowierzają niektórzy, że istnieje, a tutaj pani jest, została pokazana w TVN, proszę państwa, i to jest autentyczna relacja. Zaraz o autentyczności tej relacji jeszcze porozmawiamy, proszę państwa. Czy pan to może jakoś skomentować? Czy pan to rozumie, taką mam minę, jakby pan nie za bardzo był w temacie, nie rozumiał, jakby pan trochę... Bo mnie jest bardzo smutno z tego powodu i myślę, że... Tak, mnie też. Tobie też jest smutno, też, tylko że każdy ma swoje sposoby radzenia sobie ze smutkiem. Ty próbujesz to zagłuszyć dowcipem, ja postanowiłem pozwolić sobie na smutek. No bo mamy do czynienia ze smutną historią, smutną, prawda? Smutną, tak. 6 dni pływania w lodowatej rzece, proszę państwa. I to podwójnie smutno. Podwójnie, tak. To znaczy z jednej strony mamy te... trudne ludzkie historie na granicy i to jest smutne, mnie to smuci. A z drugiej strony mamy coś, co jest jeszcze bardziej smutne, czyli to, że jakaś część polskiej opinii publicznej naprawdę zatraciła się w tym, żeby dokopać nielubianemu przez siebie rządowi i tu już nie ma znaczenia jakaś prawda, jakiś fałsz. To znaczy ja mam wrażenie, że jakakolwiek teraz historia się pojawi, to znaczy jakiś opis okrucieństw, które polskie służby miały się dopuścić wobec migrantów, ona zostanie bez mrugnięcia okiem wydrukowana w najpoczytniejszych antypisowskich gazetach, puszczona w najlepszym czasie w najbardziej oglądanych antypisowskich telewizjach i już nie będzie nikogo interesowało, czy to jest prawda, czy nie. No to jest to też jakiś rodzaj instrumentalizacji. Z jednej strony tych ludzi instrumentalizuje Łukaszenka, z drugiej strony mam wrażenie, że coraz bardziej instrumentalizują te cierpienia nasze własne media. I to mnie smuci też bardzo. Instrumentalizują, trudne słowo, a proszę Państwa, niektórzy jednak nie dowierzali, że w Bugu pojawił się Aquaman z tymi swoimi płetwami i zaczęli nieco nawet szydzić, mówiąc, że 6 dni jakby pływał, to on by niestety umarł zaraz. Pierwszego dnia, po kilku godzinach w takiej wodzie, bo jest to coś jak hipertermia po prostu i po prostu z zimna się umiera, na śmierć się umiera. I inni zaczęli nie wierzyć w to. I wtedy odezwał się redaktor Krzysztof Boczek. Pozdrawiamy redaktora Krzysztofa Boczka. Krzysztof Boczek robi w Oko Press, proszę Państwa. I on się odezwał na Twitterze w ten sposób, że napisał, że ale o co chodzi? Przecież ta rzeka wcale nie musi być głęboka. Ona chyba w tamtym rejonie jest do kolan, proszę Państwa. I wygląda na to, że nasz dzielny Aquaman, proszę Państwa, pławił się pływając po kolana. I może on dlatego przeżył. Ale coś chyba było na rzeczy, gdyż, proszę Pana, jednak zareagował TVN, pisząc coś w rodzaju oświadczenia, jakby sprostowania, to było niezwykle ciekawe sprostowanie, bo oni tam napisali, że, proszę Państwa, to wcale nie pokazał TVN24, tylko ten materiał, który ja przed chwilą fragment Państwu puszczałem, pokazał TVN24 Go, proszę Państwa, tę sprawę. I głos też zabrała wtedy, w wyniku jakby takiej też krytyki tych internautów, głos wtedy zabrała ta główna bohaterka, która to wszystko przekazała o tym Aquamanie i ona powiedziała, że wcale się nie wycofała. O, nie. Nie wycofała się. Powiedziała wtedy główna bohaterka, proszę Państwa, że otóż wszystko to jest prawda. I ona wymieniła nawet, ujawniła imię tego
Aquamena, bo i ten Aquaman ma na imię Ibrahim. I to jest prawda. I ona przytoczyła dowód, który jest niepodważalny. Bo ona przytoczyła taki dowód, że to jest prawda, bo ten Ibrahim wszystko to jej powiedział. No i wtedy internauci pomyśleli sobie... Nie mogę powiedzieć, co pomyśleli, bo to jest niecenzuralne, proszę Państwa. I ja tego nie powiem, ale wydaje mi się, że historia jest autentyczna. Tylko zastanawiam się, i teraz się zastanowimy z panem redaktorem Wosiem, czy przypadkiem ta historia nie jest na tyle autentyczna, że następne historie na przykład będą jeszcze bardziej autentyczne. Bardziej właśnie. No bo zawsze może być bardziej jeszcze autentycznie. Bardziej. I ja mam wrażenie, że to naprawdę jest pułapka. To znaczy, no ty się z tego śmiejesz, no mnie jest z tego powodu bardzo smutno. Nie. Naprawdę jest mi smutno, no bo mamy taką oto sytuację, w której jest takie porzekadło o młotku, że jak ktoś umie wymachiwać tylko młotkiem, to wszystko wokół zaczyna wyglądać jak gwoździe. No i to trochę jest tutaj podobnie, to znaczy każda historia, która się pojawia w przestrzeni publicznej, mam wrażenie, że może trafić do mediów antypisowskich tylko jeśli znajduje się tam odpowiednio duży poziom antypisowego potencjału. Bo na początku to było tak, mam wrażenie, po roku 2015, że w mediach tych liberalnych typu Gazeta Wyborcza, TVN, że tam siedział taki quasi-cenzor, jakiś redaktor i myślał, to jest ważne. Wjeżdżały kolejne materiały, teksty, on na nie patrzył i tak odmierzał. Tak jak w Gangsterach i Filantropach taki facet wchodzi do lokali i ma taką wagę i menzurkę i tutaj niby waży zawartość różnych rzeczy w towarach, no to tak on tutaj ważył poziom antypisowości. Jak był za mały, to wyjmował taką strzykawkę, dopełniał. No i ponieważ coraz więcej tego antypisowskiego narkotyku media liberalne potrzebują nadal, żeby mogło kopnąć. No przecież jak już ogłosili w 2015 roku bodajże w listopadzie, że umarła w Polsce demokracja, no to w grudniu 2015, styczniu 2016 i tak dalej. Była coraz bardziej nieżywa. Była coraz bardziej nieżywa, więc trzeba było nowych doznań. Ta dawka antypisowości musiała być coraz większa. A teraz to już chyba w ogóle jest tak, że nie ma tej strzykawki. Już się nie domierza do prawdziwych historii antypisowskiej trucizny, tylko w ogóle się już bierze tylko te historie, które mają jakiś potencjał antypisowski. No i wtedy to już jesteśmy, naprawdę mamy, znaczy każda historia może trafić do mediów. Nieważne, czy ona jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, ważne, żeby można było z niej wykuć pałkę, przepraszam, młotek i wbić ten pisowski gwóźdź, który właśnie rzeczywistość składa się wyłącznie z takich pisowskich gwoździ. Więc twoja historia Aquamena, jakkolwiek ona jest straszna, no to jest jeszcze bardziej straszna, jak się pomyśli, do jakiego miejsca doszły polskie media po sześciu latach ostrej antypisowości. Tu przez przypadek się z tobą zgodzę, bo po prostu przeszliśmy jakąś granicę szaleństwa. Bo można krytykować, można opiniować, ale nagle okazało się, że można już obojętnie, czy rząd, czy drugą stronę, znaczy drugą stronę to zobaczymy, czy to znajdziemy jakieś przypadki jaskrawe, jak znaleźliśmy ten przypadek, bardzo jaskrawy, bo może się zaraz okazać, że na przykład pokażą taki materiał, gdzie opowiedzą o tym, że Ibrahim latał na latającym dywanie, bo będzie świadek, proszę Państwa. Będzie świadek i nie, potem taki, że Ibrahim latał na tym latającym dywanie. On latał i został zestrzelony przez pisowską Straż Graniczną, to tak. To oczywiście będzie tak. Natomiast jeśli tak po prostu, nawet gdyby naprawdę ktoś latał na latającym dywanie nad Polską i nie można było w żaden sposób do tego przyczepić antypisowskiej historii, to się nie ukaże w mediach. Nie będzie tego, no bo po co takie historie? Co nas obchodzi jakiś latający człowiek na latającym dywanie? Ale zestrzelenie latającego... Ale świadek widział i został zrzeszony. Kończymy ten wątek, który był wątkiem idiotycznym, proszę Państwa, ale apelujemy tutaj. Rafał Woś ma nowy hantel. Ja mam nowy hantel, albo 4 w związku z tym kilogramy. Jest problem. W ostatnim odcinku ktoś apelował, że powinien być cięższy hantel, bo miał dwójkę. Jest na nim napisane, że 3 kilogramy. 3 kilogramy. No jak go tak trzymam i zważył go w ręku również, bo ja to ja, ale zważył go w ręku redaktor Jastrzębowski, no i powiedział, że on waży co najmniej 4 kilo. No tak mi się wydaje. Więc no ale ja myślę, że być może... Może ta farba na nim waży. Być taka. Może jest to jakiś 3,5 najnowszy może produkt TVN24 Go. No dobra, było miło, a teraz zacznijmy rozmawiać poważnie. Teraz porozmawiajmy o Wosiu. Proszę Państwa, jest taki redaktor Woś, który tutaj siedzi i redaktor Woś na przykład napisał taki materiał w Salonie 24 na temat tego, że to
bardzo jest dobrze, że złotówka słabnie względem dolara na przykład i względem na przykład euro i według względem franka szwajcarskiego. Bardzo to jest dobrze, napisał Woś, który siedzi tutaj przy mnie, proszę Państwa. I ten Woś w tym artykule, ja tam Państwu skrócę, bo to jest długi artykuł, taki no, ciekawy czy nie, to już Państwo sami ocenią. I on napisał, że długo, w ogóle powinni się Państwo, długo już tak, że powinni się Państwo cieszyć, Pan puści, tak, Pan puści, że powinni się Państwo cieszyć z tego, bo to jest bardzo dobrze dla gospodarki. Więc Państwo na przykład, Pan, Pani tam różni, jak mają Państwo kredyt na przykład na mieszkanie w euro albo we frankach i na przykład wzięli Państwo 1000 euro 8 lat temu czy tam 10 lat temu i powiedzmy euro kosztowało 4 zł, teraz kosztuje 4,70 i płacili Państwo, mieli Państwo budżet, płacili Państwo 4000 zł i teraz płacą Państwo 4700. I to jest, proszę Państwa, według redaktora Wosia, który tutaj siedzi naprzeciwko mnie, powód do Państwa radości. Cieszcie się, proszę Państwa, i radujcie z tego powodu. Jak będziecie jechać na narty na przykład gdzieś tam, albo na przykład na jakąś wycieczkę zagraniczną, gdzie się nie płaci w PLN-ach, tylko się płaci właśnie w walucie jakiejś euro, albo frank szwajcarski, albo może w dolarach, to też będziecie Państwo płacić więcej i też się radujcie, ponieważ redaktor Woś za chwilę właśnie przeprowadzi lekcję, proszę Państwa, tutaj wytłumaczy Państwu, że to jest bardzo dobrze dla wszystkich i dla Państwa też. Pozwoli Pan, że oddam Panu głos. Tak, proszę. Ja kawy się napiję teraz. Pomachaj sobie handelkiem ja tutaj, w tym czasie. Tutaj. Mam tutaj mazak. Mam dwie mazaki. Będziemy teraz... Mamazak, proszę Państwa, mamazak. Będą Państwo świadkami wiekopomnej chwili. Otóż wydrukuję walutę. Nie wolno tego robić. Nie róbcie tego w domu, ponieważ monopol na druk pieniądza ma państwo w naszych czasach, ale na potrzeby tej oto symulacji będzie to taki falsyfikat. Drukuję i to od razu dwie waluty. Pierwsza waluta to będą jastrzębie. Tak? To jest jeden jastrząb. Ładna. Przekazuję jastrzębia redaktorowi Jastrzębowskiemu, bardzo który jest waluta i producentem jastrzębia. Niezwykle wartościowa. Druga waluta, proszę Państwa, to są wosie. W. Prawda? Załóżmy na potrzeby naszej symulacji. Nie jest dużo warta, ale też jest ważna. Wosie. Niektórzy myślą i ostatnio widać to właśnie w mediach nie tylko biznesowych, że kursy walutowe to jest coś w rodzaju takiego przedłużenia Euro 2020, tak? Wbiega się na stadion, taki nie wiem, szef banku centralnego albo załóżmy minister finansów wbiega na stadion w takim dresie, jak ja mam teraz, rozpina się, prawda? Zdejmuje koszulkę, jak on pokazuje. Ja mam na przykład tutaj teraz koszulkę byłej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Jugosłowiańskiej. Nieistniejący już kraj, ale istniał kiedyś. Ten człowiek też miał swoją walutę. Ten człowiek ma z jakąś gwiazdą, czerwoną koszulkę. Wbiegają. Chyba, nie, panie reżyserze, ja chyba wyjdę teraz. Czy nie wychodzić na razie jeszcze? Nie, w trakcie eksperymentu nie wolno wychodzić. Dobrze. Wbiegają ci ministrowie, ci szefowie banku centralnego, przynoszą te swoje waluty. Ja przynoszę Wosia, ty przynosisz jastrzębia i mierzymy. Następuje mierzenie walut. I czy ja silniejsza, ten wygrywa, prawda? To tak jak mecz się wygrywa. To jest a nasi kibice zaopatrzeni flagi krzyczą, tak, brawo, tam żółci za jastrzębiem, niebiescy za wosiem. Jak woś jest silniejszy od jastrzębia, to znaczy, że wygrał. No i tak do tego Państwa próbują przekonać ostatnio polskie media, na przykład pisząc, że ola Boga, hrywna ukraińska silniejsza od złotego. Albo, że złoty osłabł wobec euro. I to jest, ma być niby takie straszne. Oczywiście straszne to nie jest, to znaczy może dla niektórych pojedynczych jednostek narciarzy, którzy chcieliby do Austrii jechać, bo im się nie podoba w Zakopanem i tam parę złotych więcej zapłacą, w porządku. Ale żyjemy w rzeczywistości kapitalizmu, prawda? No, mieliśmy co do tego ostatnio spół. W rzeczywistości realnego kapitalizmu jest tak, że jest coś takiego jak wymiana handlowa, prawda? Wymiana handlowa. Ja jestem krajem niebieskim, mam walutę wosie, ty jesteś krajem żółtym, masz walutę jastrzębie. Załóżmy, że że tutaj nie ma równych i równi, znaczy, że nie ma silniejszych i słabszych, prawda? Możemy się nawet na chwilę posiłować, daj rękę. No. I próbujemy tam.
Dobra, nikt wygrałeś. Nikogo, okay. Nie, ja nie wygrałem. Dobra. 1:1, prawda? No. Jeden woś wart jest jednego jastrzębia. No i sobie tam handlujemy, prawda? Ja produkuję ciężarki, ciężarek kosztuje jednego jastrzębia, ty mi płacisz tego jastrzębia, ja ci daję ciężarek. No i co się dzieje teraz, jak twoja waluta, chcesz, żeby twoja osłabła, czy żeby była silniejsza? Moja waluta nigdy nie słabnie. Ty pewnie chcesz, żeby była silniejsza. Nigdy nie słabnie, zawsze. Ty pewnie chcesz, żeby twoja była... Zawsze na tej, twoja na pełnej była, tak twoja zwanej. Była silniejsza. No dobra, no to twoja waluta wskutek jakichś dziwacznych wydarzeń po mojej stronie, typu, nie wiem, doszli do władzy jacyś kaczyści, populiści, inne straszne reżimy, moja waluta osłabła. I co się dzieje? Ja produkuję ciężarki. Ty bardzo chciałbyś mieć taki ciężarek, prawda? Chcesz go kupić ode mnie. No. Przed kryzysem, przed pójściem waluty w dół mojej, a umocnieniem twojej, ty płaciłeś mi jednego jastrzębia za to. Prawda? Prawda, no. Tak. Ale teraz moja waluta jest słabsza od twojej. Mhm. Czyli ty musisz mi zapłacić już tylko połowę twojego jastrzębia. Proszę, przedrzyj na pół swojego jastrzębia. Na równe dwie połowy. No to nie są równe. No. Tak? Ty mi zapłaciłeś pół jastrzębia, który teraz jest wart jednego wosia. I zanim moja waluta osłabła, to byliśmy już kwit. Prawda? Ale ty dostajesz ten ciężarek za pół jastrzębia. Ty nadal masz pół jastrzębia. Możesz go wydać. Możesz mi nim zapłacić. No. Więc możesz dalej kupować ode mnie. Więc ty mi płacisz, kupujesz. Mogę ci sprzedać drugi ciężarek. Dobra, gdzieś tutaj miałem. Ale ty straciłeś. Nie, ja nic nie straciłem. Nie, no tak to byś miał jednego jastrzębia. Ja nic nie straciłem. Możesz perukę kupić ode mnie. A po co mi peruka? Przecież ja jestem łysy. To dlatego właśnie jest ci potrzebna peruka. A. Za drugie pół jastrzębia kupujesz jeszcze perukę. Tak? Masz. Dobra, ale teraz powiedz mi, w którym momencie mnie przekonałeś, czy dopiero mnie przekonasz? Kupiłeś ode mnie towary, ja te towary musiałem wyprodukować. Okay, no. Moi producenci są zadowoleni, ludzi mam z czego opłacić, ponieważ właśnie tutaj zyskałem jednego jastrzębia. Jednego jastrzębia, no. Który wcześniej był wart jednego wosia, ale teraz jeden jastrząb jest dwa wosie. Mhm. Czyli ja wymieniając to, mam drugiego wosia. Tu mogę nawet napisać W. To się sklei potem. Tak, proszę Państwa, mam dwa wosie. Jestem bogatszy. Rafał, mi się wydaje, panie profesorze, pan mogę pokaże, teraz zapłacić. Mi się wydaje, Piotrkowi mogę zapłacić jednego wosia. Rafał, mi się wydaje, że ty się spotkasz z gwałtowną falą krytyki po tym wykładzie i wydaje mi się, że ta fala krytyki będzie słuszna. Dlaczego? Czy nie jestem bogatszy? Mam dwa wosie. Wcześniej miałbym jednego wosia. No, kto temu zaprzeczy? Czy lepiej, Sławku, jest mieć jednego wosia, czy dwa wosie? Nie, no bo na przykład ja bym sobie leciał do Stanów Zjednoczonych, bo ja byłem w Stanach Zjednoczonych już nie, wiele ty nie razy, polecisz nie? do Stanów Zjednoczonych. A wiesz dlaczego? Dlaczego nie polecisz? Bo ty polecisz do Zakopanego, bo sobie pomyślisz, jesteś znaną kutwą. Tak, to ja znana kutwa. I pomyślisz sobie, po co ja mam płacić tyle za lot do Stanów Zjednoczonych, jak ja mogę polecić do Zakopanego. No tak, tak. I ty polecisz do tego Zakopanego i tam wydasz te twoje, już teraz wróćmy do złotówek, zostawisz je w Polsce, kupisz od górala kierpce, no tak, tak. Kapelusik. Albo na przykład, po co mam kupować też amerykańskiego iPhone'a, jak mogę kupić polskiego iPhone'a, polski, a nie, nie, ma, a czy... Chiński, no, to reżyser. Albo, ale chiński produkowany, nie, albo po co kupić BMW niemieckie, jak można kupić polski samochód? A nie, chyba jeszcze, to mi nie wyszło. A widzisz, mi to i tutaj chyba. Dotykamy... Albo dobry na przykład, kupić dobry telewizor można, czy i tu ekran. Dotykamy bardzo poważnego problemu. Czy ty wiesz, że Chińczycy... Czyli zauważyłeś pewien problem, tak? Ale wiesz, że w Chinach nie ma PLN-ów, tylko są gdzieś zupełnie... są jeny. No jeny. Juany, przepraszam, ta, juany. Jeny są w Japonii, no. Są juany w Chinach i juany sztucznie, ich wartość była sztucznie zaniżana przez Chiny. A wiesz dlaczego? I wiesz dlaczego, wiesz, że to doprowadzało do białej gorączki Stany Zjednoczone, Europę, bo Europa nie mogła wyjść ze stanu deficytu obrotów handlowych i Stany Zjednoczone nie mogły wyjść ze stanu deficytu obrotów handlowych wobec Chin,
ponieważ Chińczycy cały czas zaniżali wartość swojego juana właśnie po to, żeby ich eksport do tamtych krajów na zachód był tańszy, żeby był konkurencyjny i żeby cały czas, mówiąc kolokwialnie, mieć Amerykę. Rafał, najlepiej byłoby, gdybyśmy my na przykład za jednego dolca czy baksa, mówiąc po amerykańsku, płacili na przykład stówę, nie? Nie. Nie? Tylko bez histerii. Tylko znaj, bez histerii. Znaj proporcjum macium panie. Mogę zrobić minę, panie reżyserze? Możesz zrobić. Proszę bardzo, bez histerii. Gdyby było tak, jak mówisz, to znaczy gdyby wygrywał ten, którego waluta jest najsilniejsza, to dlaczego Chińczycy sztucznie obniżaliby wartość swojej waluty? Dlaczego Donald Tusk w roku 2008, jak wybuchł kryzys finansowy, nie podał się do dymisji, choć euro, choć złoty wobec euro stracił wtedy 30% wartości, a wobec dolara to nawet 40% wartości w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Przeciwnie, to dzięki temu Polska mogła się chwalić tym, że była zieloną wyspą, mogła odbudować swoją konkurencyjność, wzrost nie został podcięty, Polska jako jedyny kraj nie miał recesji. I odwrotnie, w krajach takich jak Włochy, w krajach takich jak Grecja, tamtejsze władze nie mogły tego zrobić, ponieważ nie mają swojej waluty, ponieważ są przyczepieni do strasznie silnej waluty, jaką jest euro, która przypomina niemiecką, zachodnio-niemiecką markę, nie mogli poprawić swojej konkurencyjności. W związku z tym dla nich ta silna waluta, ta super silna waluta była jak taka ciężka zbroja, która ich tak przygniata. No więc dlaczego tak jest? Gdyby była ta zasada, że najsilniejsza waluta jest najlepsza, no to po co by obniżali walutę? Nie wiem, ale wiesz co, wiem. Ja ci właśnie teraz przewijamy. Przewijamy, no. Do początku naszego układu. Posłamy go jeszcze raz. Dobra. I wszystko stanie się. Ale wiem na przykład, że te Polacy, nie, to teraz oni chyba nie do końca są przekonani o tym, o czym ty mówisz, ponieważ oni te złotówki biegają i wymieniają w kantorach, nie? Tak? Ale na wszystko, na co można, nie wiem, czy na hrywny też, nie, ale na wszystko, tylko żeby nie mieć tych złotówek, tak wymieniają, może ci nie wierzę, mam przecież jeszcze nie słyszeli, ale jeżeli ty ich przekonałeś, tych Polaków, to bardzo się cieszę, proszę państwa, jak będziecie teraz płacić ratę z franków, czy ratę z euro za dom, czy za samochód, to cieszcie się, państwa, bo nie mieliście pojęcia, choroba, że to jest bardzo dobre, proszę państwa. Choroba TVN24 bardzo Go. Bardzo dobre. O której jest. Rozmawialiśmy na początku, dotarła również do Sławomira Jastrzębowskiego, który nie tylko widział Aquamana, ale serce widział rośnie. Ludzi biegających do kantorów, proszę serce państwa. Rośnie, tłumy proszę ludzi państwa. Na ulicach wymieniają złote na wszystko, Boże. Co się da. Zapłacicie więcej, proszę państwa, rewelacja. Pan coś czyta, pan jakieś książki przyniósł. Zależy kto. Narciarze zapłacą więcej. Narciarze zapłacą ale więcej. Ale nie wszyscy są narciarzami. Dokładnie. Niektórzy są pracownikami i niektórzy ucieszą się z tego, że w polskiej gospodarce są dwa wosie zamiast jednego. Siedź w domu, nie ruszaj się, nie zwiedzaj świata. Po co do tych Stanów pojedziesz, a co tam jest? Przecież tam naprawdę jest teraz chaos, proszę państwa. Nie można nadal jeździć do Stanów Zjednoczonych. Jak tam pan redaktor Woś kogoś przekonał, to gratuluję państwu, bo ja się w pewnym momencie wyłączyłem w trakcie tego wykładu, to chyba nie na moją głowę. I to jest bardzo dobry sposób, to jest bardzo dobry moment chyba na to, żeby porozmawiać o twoim mózgu. Dobrze. O, właśnie. Prawda? Tak, tak. No bo z jakiegoś powodu wyłączyłeś się. Tak, z jakiegoś powodu się wyłączyłem, ponieważ nie przekonałeś mnie i w pewnym momencie. Proszę państwa, ja chciałbym państwu zarekomendować książkę Leonarda Mlodinowa pod tytułem Elastyczny mózg, kreatywne myślenie w czasach niepewności i chaosu. Ja nie wiem, czy ja to mogę pokazać, czy tutaj tak, proszę bardzo, nie wiem, czy tam jest jakieś zbliżenie, może się udać zbliżenie, to nie, to dobra, to potem przyniesiemy. Ja ją czytam trochę tak elektronicznie, a trochę nie, ale o czym jest ta książka? Proszę państwa, ta książka jest niezwykle ciekawa, elastyczny mózg, oto już okazuje się, że są dwa rodzaje myślenia charakterystyczne dla ludzi. Pierwsze myślenie to jest myślenie analityczne, A, B, C, D, E, myślenie, którego można nauczyć, na przykład komputery się uczy, jak tam komputer gra z Kasparowem w szachy, to ten komputer suma summarum gdzieś tam w końcu wygrał, bo go nauczyli i tego można nauczyć. Ale jest coś takiego jak myślenie elastyczne, którego nie można nauczyć, ponieważ jest to myślenie twórcze, myślenie kreacją, myślenie nowymi pomysłami, myślenie, które zaskakuje wszystkich i ono jest charakterystyczne dla wszystkich ludzi, czy dla redaktora Wosia także. Tak. Zaraz go o to zapytamy, proszę państwa. Panie redaktorze Woś, tak. Z hantlem 3 kilo, 4 kilogramy, czy z farbą razem 4 chyba, tak, no, jest grubo malowane. Ja właśnie zaproponowałem ci nowy sposób spojrzenia. Czy pan coś też przeczytał w ostatnim czasie, na przykład jakąś książkę, czy też czyta pan też swoje artykuły, które zaprezentowałem są właśnie niezwykle ciekawe w Salonie 24. Nowatorski sposób myślenia o
walucie w tym wypadku, o sile waluty, że to nie jest, nie musi być silna, żeby było dobrze. No ale niestety twój mózg okazał się zbyt mało elastyczny, żeby to znieść. Boże, ale wierzę w to i to tak, proszę Państwa, jest, że nie od razu... Muszę poćwiczyć ten mózg. Że nie od razu ziarno kiełkuje, ale być może już niebawem... Musisz popracować nade mną. Z klacy Sławomira Strzemowskiego coś tam wyrośnie. Mózg wyrośnie, nie? Mózg. Nie, no to aż. A słyszałeś, że mózg Piłsudskiego zaginął? Nie. Ty mi mówiłeś wczoraj, ale tak. Ja dowiedziałem się o tym stosunkowo niedawno. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że mózg marszałka Piłsudskiego po śmierci, to był taki czas, dwudziestolecie międzywojenne, kiedy badano takie rzeczy, został podobno wyjęty z głowy marszałka i przechowywany celem badań i potem zaginął we wrześniu 1939 roku i nikt nie wiadomo, gdzie on się znajduje. Także gdyby ktoś coś wiedział, to dajcie znać, bo to potencjalnie ja bardzo był zainteresowany takim. Ostatnio widziałem, że tam odnalazł się, że jest fragment ciała Rasputina w słoiku, ale zostawmy to, jaki to jest fragment ciała, tak. Tam jest coś ciekawe, sobie wygoogluję, albo może lepiej nie googlujcie teraz. To co? Redaktor poleci wspaniałą książkę teraz. Klub złej... Głupiej książki. Głupiej, fatalnej książki. Ja chciałem dziś do tego klubu nominować książkę Stevena Pinkera, a właściwie, żeby to powiedzieć, powinienem zrobić to właściwie tak, bardziej, ponieważ książka Stevena Pinkera, Racjonalność. Co to jest, dlaczego jej brakuje, dlaczego ma znaczenie. Steven Pinker, ci, którzy wiedzą, jak wygląda, pamiętają, że jest to posiadacz najbardziej efektownej czupryny wśród amerykańskich celebrytów, intelektualistów, być może porównywalną nawet z czupryną młodego Malcolma Gladwella, takiego innego, poczytnego swego czasu autora. No ale w tej książce... Jeszcze też chciałem powiedzieć, że Aquaman też ma taką fajną czuprynę, nie? To... W tej książce Pinker... popełnił taki strategiczny błąd, bo mam wrażenie, że on po prostu chciał bardzo wsiąść do tego pociągu, który był swego czasu bardzo mocno, jechał tam i rozgrzewał obroty w Stanach Zjednoczonych, mianowicie taki pociąg, taki trend, taka metoda, żeby mówić, że ludzie są głupi. Amerykanie są głupi, zwłaszcza Amerykanie są głupi, a już dlatego są głupi, bo wybierają Donalda Trumpa. To znaczy, że są nieracjonalni, no właśnie, nieracjonalni. No głupi to tam może tak nie wolno mówić, ale nieracjonalni to już wolno, prawda? No bo to wolno jest z pozycji Partii Demokratycznej pisał, na przykład, tak? No wszystko w Stanach Zjednoczonych, co ma placet bestselleru New York Timesa, jest pisane z pozycji Partii Demokratycznej. No i tak na przykład tutaj nam Pinker nam mówi, że tak, 3/4 Amerykanów wierzy w co najmniej jedno zjawisko paranormalne. Opętanie przez diabła 42%. Postrzeganie pozazmysłowe 41%. Duchy, wierzysz w duchy? Tak, ja tak. 32%. Ja we wszystko wierzę. W Aquamena astrologia też. We wszystko 25%. Temu. Czarownice? Wierzę, jak najbardziej. A w Polsce na przykład jest dużo polowań na czarownice, mam wrażenie. Tak, tak. Ja tylko też 21. A ty nie wierzysz w coś z tej listy? Kontakty ze zmarłymi, reinkarnacja. Złe oko, no jak to złe oko? A co to jest złe oko? Złe oko? Takie, że ktoś na ciebie spojrzy i rzuci na ciebie urok? Właśnie to jest złym, tak? Złym okiem, tak na ciebie spojrzy. Ja też w to wierzę, tak. Konsultacje z wróżbitą lub medium 15%. No i to jest tam jeden z szczególnie, jeżeli mogę przykładów. Tutaj powiedzieć, podam przykład, że jak na przykład za późno wrócę do domu, wtedy to jest właśnie złe oko wtedy. Tak, evil eye. I zapozdrawiam cię serdecznie. No i proszę Państwa, tutaj właśnie Pinker wylicza takie różne rzeczy i potem nawet się wydaje, że on próbuje zrozumieć człowieka, dlaczego człowiek bywa nieracjonalny i tutaj daje bardzo wiele takich wyjaśnień naukowych nieracjonalności. Na przykład rozumowanie motywowane, tak? To znaczy, że ty chcesz dotrzeć do jakiegoś wniosku, więc jak widzisz, że nie dotrzesz do tego wniosku przy pomocy logicznych argumentów, to odrzucasz logiczne rozumowanie. Czy tam racjonalne rozumowanie, bo ono ci nie doprowadzi tam, gdzie chcesz. To mi się podoba. Właśnie. Albo skrzywienie egotyczne. To znaczy, że bardziej ci zależy na tym, żeby udowodnić swoją rację, nie wiem, dobrze się zaprezentować, a tak zwane racjonalne argumenty gdzieś tam schodzą na To też mi się podoba. To mnie to też się fajne podoba. Jest. No właśnie. Albo, co my tu jeszcze mamy, rzeczywistość i mitologia. No to, że rzeczywistość jest taka skomplikowana, że trzeba się odwoływać do pewnych mitów, tak? Tak jak Jezus przemawiał w przypowieściach, nie mówił tam takich wykładów przenudnych, jak ja wcześniej zrobiłem, no nie robił, tylko że jednak mówił, był sobie człowiek, który miał albo nie miał i tak dalej.
No i te wszystkie rzeczy, to są te wszystkie drogi, które sprawiają, że ludzie nie są racjonalni. I wydaje się, że Pinker to rozumie. I to jest nawet mi się zaczęło podobać. I nawet chciałem się chwalić tą książkę. Nawet chciałem się wycofać z tego, już tutaj z duszą na ramieniu tu szedłem, ale potem jednak mamy taki po prostu rozdział za rozdziałem, czy tam końcówka rozdziału taka jakby dopisana przez naczelnych New Yorkera albo New York Timesa. No i jest tam, że oczywiście zrozumieć nie znaczy wybaczyć. Możemy dostrzec, dlaczego ludzie grawitują w swoich rozumowaniach w stronę wniosków, które działają, no tam są nieracjonalne, ale nie możemy im tego darować. Nie możemy im na to pozwolić. No i tutaj przychodzi taki po prostu cały zestaw tak zwanych dobrych rad, jak z tym walczyć. No na przykład, że to jest rola racjonalnych przywódców oraz aktywistów. Albo to, że szczególną rolę odgrywają media. Wyobraź sobie. Media mają szczególną rolę. No. Albo instytucje edukacyjne, no, ale wiesz, gdyby nie media, to nie wiedzielibyśmy nawet o Aquamanie. No właśnie. Nie, że istnieje, że mają na imię Ibrahim. Tak, media społecznościowe. Tak, i tu jest najlepsza rzecz. Pisze Pinker. Media społecznościowe w czasie COVID-u oraz końcówki prezydentury Trumpa jego zdaniem stanęły na wysokości zadania. Ponieważ, cytuję, media społecznościowe tak dostroiły swoje algorytmy, aby przestały nagradzać niebezpieczne, fałszywe informacje. Wprowadziły komunikaty ostrzegawcze, linki do weryfikacji faktów, a także spowolniły wiralową dynamikę, która może prowadzić toksyczne treści i kierować użytkowników w ekstremistyczne rewiry internetu. Dobrze. Czy tak było? Zachęciłeś mnie do tego, żeby tej książki nie czytać. Przyjmujemy tę książkę do klubu głupiej książki. Facet, krótko mówiąc, jak on się nazywa, ten Pinker? Pinker, tak? Pinker nazywa się Pinker, proszę Państwa, należy do klubu głupiej książki i bardzo mu się podoba to, że na przykład Trumpa wycięto z debaty publicznej w mediach społecznościowych. No, mądry to nie jest, więc pewnie New York Times będzie go chwalił. Tutaj, proszę Państwa, chciałem Państwa serdecznie pożegnać. Ten człowiek ma bardzo dziwną fryzurę, tak. Cieszy się z tego, tu że będziecie... Tu dobrego słowa o New York Timesie nie usłyszycie. Nie usłyszycie tu dobrego słowa o New York Timesie. Ten człowiek cieszy się z tego, że będziecie płacić troszeczkę wyższe raty. Pamiętajcie, że płacąc wyższe raty pomagacie wszystkim, a najbardziej gospodarce. Bardzo panu dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że miło będzie niższe pana bezrobocie, spotkać. Ponieważ naprawdę uwielbiam pana strasznie. Wykłady są za długie. Koncentruję się, muszę popracować nad mózgiem. Podajmy sobie tę rękę, jakoś tak po męsku. Tak po męsku. Tak. Przecież nie potrzeba, to powiedziałem. Do widzenia Państwu.